Witam na kanale Bezdomny Pelikan. Dzisiaj zobaczymy, czy warto odwiedzić miasto Neiva w Kolumbii. Tak więc witam Was serdecznie z mojej posiadłości. Tutaj kompleks basenowy. Lecimy na miasto, sprawdzimy sobie tą miejscowość Neiva. Zobaczymy, czy znajdziemy tam coś ciekawego. Wskazanie miasta zaczynamy od autobusu miejskiego, który kosztuje 2,20 za przejazd. Jest też Wi-Fi. Jesteśmy teraz w centrum, dojechaliśmy autobusem. Miejsce nazywa się Plaza Santander, czyli tak samo jak ten bank. Doszliśmy do wniosku, że chyba taniej by nas było wziąć taksówkę. Trzy osoby. No ale cóż, experience. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy w tym mieście, to to, że jest naprawdę sporo pomników i niektóre z nich są dosyć dziwne. Tutaj z kolei pomnik upamiętniający jedną z najbardziej popularnych pozycji seksualnych – najeźdźca. Śpiochy to nieodłączny element krajobrazu każdego miasta w Kolumbii. Ale o tym nagrałem osobny film. Zapraszam na Bogota Sleepers. Klasyka tematu, centrum miasta, park, no i oczywiście jak zwykle kościół. Znajduję się teraz w fontannie w centrum miasta. Jest ona częściowo wyschnięta, ponieważ jest tutaj bardzo ciepło. Jest to jedno z najsuchszych miejsc w całej Kolumbii. Rzadko pada, często świeci słońce. Dziwnych pomników nie ma końca. W ogóle gościowi dali damskie imię Lara, tak jak Lara Croft. Może jego rodzice w Sylwestra również grali w grę. Tomb Raider. Klasyczne almuerzo, czyli taki zestaw obiadowy 8 zł. Uwielbiam go jeść w takich lokalnych restauracjach, które są także domem, garażem dla mieszkających tutaj ludzi. Problem z tego typu daniem jest taki, że bardzo często podają zupę i drugie danie w tym samym czasie. Wtedy masz dylemat. Albo zimne mięso, albo zimna zupa. Tym razem dostałem nawet kawałek tortu, ponieważ ktoś z rodziny miał urodziny. Z klimat jak u babci. No a kibel w tej restauracji z 3 gwiazdkami Michelin wygląda tak. W mieście Neiva jest nawet słynny bar Mo, w którym stałym bywalcem jest Homer Simpson. All right, here you go. Red Tick Beer. Bold, refreshing. Bardzo częsta akcja w Kolumbii, czyli gleba na motorze. Byłem świadkiem już kilkanaście razy takiej akcji. Sam jak jechałem kiedyś z Adrianem na skuterze, to koleś mi po prostu wjechał w kolano. Prawie się wywróciliśmy. Kolano mnie bolało z 2 dni. W centrum miasta przy rzece na drzewie siedzi pełno sępów, łażą jaszczury wielkości aligatorów i strasznie wali kupą. Straciłam mój własny głos wobec prostych prawd. Przybita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam. Tak więc, skoro jest to miasto dziwnych pomników, zatrzymajmy się przy jednym z nich. Jak widzicie, tutaj mamy wielki plac i zero informacji na temat tego pomnika. Aczkolwiek jest to kanał Bezdomny Pelikan, który uczy i bawi. Dlatego zrobiłem dla Was mały research. Pomnik ten przedstawia dramatyczne wydarzenia. Został zbudowany w 1974 roku na cześć wodza tutaj lokalnego plemienia, który nazywał się Gaitana. Prawie jak Gintama. Faux pas. Tak więc Gaitana to była kobieta. Jeden z hiszpańskich najeźdźców, Pedro, no bo w sumie jak inaczej mógłby się nazywać, spalił żywcem syna Gaitany. No jak to matka bardzo się zdenerwowała, zebrała ekipę, 6000 osób, no i wywołali tutaj bardzo krwawe powstanie. Wydubała Pedro oczy, przeciągnęła go przez pół miasta na pętli, co doprowadziło do jego śmierci. Jak widzicie, Pedro jest przebity strzałami, ma założoną pętlę na szyi, jego konie również są postrzelone.
W moim odczuciu Kolumbijczycy są bardzo dumnym narodem, no i chyba właśnie takie pomniki to pokazują, że nie zapomnieli i też chyba nie do końca darowali tego, co Hiszpanie tutaj zrobili. Jednym słowem, na tym pomniku widzimy masakrę. No a sama Gaitana zamieszkiwała tutaj te rejony, wzdłuż tej rzeki. Niestety dzisiaj zamieszkują ją troszeczkę inne osoby. No i tutaj też przy rzece Magdalena, bo tak się nazywa ta rzeka, znajduje się dosyć nietypowe obserwatorium. Wjeżdżamy na górę, ta wieża ma 32 metry wysokości. Przy temperaturze, która dzisiaj była odczuwalna 37 stopni Celsjusza, każdy jeden schodek to naprawdę spory wysiłek. Tak więc dotarliśmy na punkt widokowy w mieście Neiva. Po tamtej stronie mamy panoramę na rzekę Magdalenę oraz na Wyspy Przygód. Po drugiej zaś stronie panorama tego przepięknego miasta. No właśnie, to wygląda jak gęsty las, ale to są Wyspy Przygód. I faktycznie mogą Was tam spotkać różne przygody. Przed chwilą widzieliśmy bezdomnego, który pokonywał właśnie tą rzekę pieszo. Tak więc stoję na szczycie, na głowie postaci, która nazywa się Torro el Mohan. To jest taka czarownica, ale też strażniczka tej rzeki. Mianowicie podobno porywa ona rybaków, którzy złowili więcej ryb niż mieli złowić, osoby, które zaśmiecają tą rzekę Magdalenę, a także tych, którzy wycinają tutaj pobliskie drzewa. No i podobno zabiera ich do rzeki i ich tam topi. Abstrahując od wszystkich lokalnych legend, jest to też po prostu świetne miejsce na zachód słońca i na to, żeby strzelić browara. Chciałam to kochać się, ale nie wiem jak. Umiera się ten pierwszy raz, by zacząć liczyć lepszy czas. Jak mam otworzyć się na ten ból i strach? Rozpadnie się mój cały świat. Nie umiem, nie chcę, wolę to. Co jest w tym szejku? Ananas dojrzały, banan, szpinak i pietruszka, natka pietruszki. Tak mnie właśnie pożegnali wegańskim posiłkiem na dobranoc. Zawijam za niedługo do Bogoty, nightbusem. No i taki shake, w sumie nigdy takiego nie piłem. Why not? Pietruszkowo, szpinakowo, ananasowo, bananowo. Ciekawy smak. Wróciłem z Neivy nocnym autobusem do Bogoty. Przyjechałem na dworzec o 3 rano. Wziąłem sobie na dworcu kapsułkowy hostel. Poczułem się trochę jak w Japonii. Za 4 godziny snu zapłaciłem 24 zł. Zostańcie ze mną, lajkujcie i subskrybujcie. Pozdrawiam, bezdomny pelikan.